Witam serdecznie, jestem Habaś, a dzisiaj zapraszam Was oczywiście do Skyforge i na kolejną instancję na naszej liście, jest to Ignum Monastery. Zaczniemy sobie ją już teraz. Spróbujemy zagrać solo. Gramy bez przygotowania takiego wcześniejszego. Zwykle zdarza mi się przejść najpierw instancję samemu, sprawdzić jak to wygląda wszystko, żeby sobie przypomnieć ją. A następnie dopiero odpalić ją i nagrywać. Ale nie tym razem, grałem tą instancję wczoraj chyba, albo przedwczoraj. Więc myślę, że bez problemu powinien dać sobie radę. Zaczniemy od zabicia kilku grupek. Dosyć słabych mobów, ale z potężnym kopem. Musimy przeszukać ciała, które tutaj leżą. I po prostu... Tak, ja mam przełożony tutaj klawisz używania niektórych umiejętności na E. Ze względu na to czasami zdarza mi się zaatakować niechcący. Musimy znaleźć klucz w tych ciałach zmarłych. Nie trzeba ich zabijać teoretycznie, jeśli uda nam się podejść do tych ciał i je przeszukać. Niektóre na przykład, gdzieś tam chyba po prawej jest takie ciało dalej i po lewej stronie, które po prostu możemy sobie spokojnie od tyłu podejść, nie atakować główną drogą, zwłaszcza jeśli jest to trochę wyższy poziom trudności, gdzie mogą być problemy po prostu z zabijaniem nawet tych prostych mobów. Na przykład tych dwóch nie musimy w ogóle ruszać. Możemy sobie tutaj bokiem przejść, zabić tutaj tą grupkę, co właśnie uczynimy, i przeszukać te ciała tutaj po lewej stronie. Co ja w ogóle mam? Aha, muszę znaleźć cztery ukryte skrzynki i Crushera najpierw zabijać. Którzy to są Crusherzy? Tego już nie wiem. Tu sobie tych też ominiemy. Okej. Niestety dalej nie znalazłem tej skrzynki, tego klucza. On jest oczywiście losowo generowany, zwykle właśnie w tamtej skrzynce po lewej stronie udawało mi się ją znaleźć, ale nie tym razem. Spróbuję sobie tego ostatniego tam przeszukać, a następnie dopiero właśnie, jeśli chodzi o tych tutaj guardów, oni mają ten atak AOE dosyć, znaczy AOE, no tak, AOE, który jest dosyć mocny, wyskakują do góry, bardzo łatwo go uniknąć, no mi teraz się niestety to nie udało, ale ogólnie bardzo łatwo go uniknąć. Zobaczmy sobie teraz tego środkowego może. Pokonam tych. No, jeśli znając moje szczęście podczas nagrywania, to będzie gdzieś w ostatnim po prostu, którego przeszukam. Ale zwykle udaje się znaleźć go już wcześniej. Dalej nic. Została mi tu skrzynka na górze i te dwie skrzynki, które będę musiał po prostu, żeby dostać się do nich, zabić kilka mobów. Tu bodajże jest mag, z którym trzeba pogadać w jednej z misji. Tak a propos. No dobra. Chodźcie. No na szczęście, tak jak mówię, poziom very easy nie wymaga od nas zbyt wiele wysiłku, jeśli chodzi o zabijanie i czas zabijania ich. Dlatego właśnie staram się na tym poziomie nagrywać, no bo... Nie trzeba się tak po prostu męczyć i przyspieszać później tego ewentualnie, jeśli chciałbym pokazać całość. A staram... O, udało się. Idziemy otworzyć bramę. Staram się, żeby te instancje trwały około 15-20 minut, no bo to jest czas, który najłatwiej nagrywać i najłatwiej się chyba ogląda. Mamy bossa oczywiście. Ten boss potrafi, ma taką fajną umiejętność i on nam po prostu raz, że przyciąga nas, a dodatkową rzeczą jest to,
że wybija nam broń. Niestety ta broń czasami się tutaj buguje, tak jak teraz u mnie. Ja mam ją niby, ale nie pokazuję jej. Aha. Tu jest, właśnie. Tu leży moja broń, którą muszę podnieść. Tu będzie chwilę problemu. Właśnie w ten sposób. Spróbujmy jeszcze raz podejść do tego bossa. No, on jest dosyć specyficzny. W kilka osób na pewno łatwiej go pokonać. Natomiast samemu może stwarzać problemy, zwłaszcza dla nekromanty, jeśli w złym momencie wybije nam broń i tak jak ja teraz nie mogłem się wyleczyć. Gdybym mógł się wyleczyć, nie byłoby najmniejszego problemu. Natomiast teraz był ten problem. Spróbujmy jeszcze raz. A, nie mam statuły i nie mam. Po prostu wiem, że muszę teraz już troszkę uważniej do niego podchodzić. I tak postaram się to wykonać. No, trzy czaszki pod rząd. Ładnie. Czasami ma się to szczęście. O, właśnie. W momencie, kiedy on tak się ma taki śmieszny ruch do góry, tak jak teraz przed sekundą widzieliście, możecie sobie cofnąć. Wtedy właśnie tą broń trzeba od razu szukać gdzieś obok siebie. Oczywiście ją podnosić klawiszem E. Więc o, i kolejny raz. Gdzieś moja broń zaginęła, niestety. Ale gdzie ona jest? Tutaj. Dobra. No i tu widzicie się, niestety to troszkę buguje. Dalej wygląda, jakbym nie miał broni, a tą broń na pewno podniosłem. No ale trudno. Pojawi się za chwilę pewnie gdzieś. Dobra. Powinno nam się teraz udać. Okej, mamy to. Pierwszy boss za nami. No, trzeba na pewno uważać, jak widzicie. Nawet na poziomie Very Easy potrafi stworzyć pewne problemy, jeśli się człowiek wystarczająco nie skupi. Okej, kilka kolejnych mobów do zabicia. Raczej nie powinni stwarzać problemów. Specyfika walki nie jest jakaś wymagająca. Staramy się go wyciągnąć oczywiście z tej chmury, bo jest on tam prawie nie do zabicia. Ok, możemy sobie iść do kolejnego bossa. Siege Tank. Najpierw oczywiście zabijamy te ady wszystkie. To jest najważniejsze w tym właśnie, żeby je wybić spokojnie, móc walczyć z tym bossem. Ci łucznicy potrafią naprawdę ładnie uderzyć. Udało się dojść tutaj już. Boss jest też dosyć prosty. Należy unikać po prostu tych kulek. On wysyła oczywiście swoje ady. W momencie, kiedy słychać ten specyficzny taki dźwięk, piszczący dosyć, i wtedy wiadomo, że trzeba się zacząć szybko przemieszczać w którąś ze stron, by uniknąć tych ataków jego. Dokładnie teraz.
On będzie po prostu atakować tam, gdzie przed chwilą staliśmy. I trzeba wyczekać ten moment, przebiec się z tym. Ja tutaj w tym momencie nie będę zabijać tych hadów. Zabiję je przy okazji w momencie, gdy zmieni się w licza, a zmieni się zapewne. I to już pewnie niedługo. Jeśli stoimy w miejscu, te wszystkie ataki po kolei będą na pewno nas trafiać. Nie ma innej opcji i to jest praktycznie gwarantowana śmierć na wyższym poziomie trudności, więc no trzeba na to uważać. Na te ataki tych templariuszy też oczywiście. Zmienimy się w formę licza i na spokojnie go dobijemy. Ok. Uda się? A, tylko raz się udało. Najgorszy moment jest właśnie, kiedy forma licza nam się skończy tuż przed atakiem na kolejnych. Ale tak też bywa. Czy ja teoretycznie powinienem zaatakować najpierw tego Crushera chyba, czyli to jest ten właśnie gość z tarczą. Czasami te nazwy z tych questów są dosyć mylące. Mogłby być jakiś wskaźnik, że tego faktycznie muszę zabić jako pierwszego, no ale nie zawsze jest po naszej myśli. Już we wtorek oczywiście nowy patch, na którego się bardzo mocno szykuję i który fajnych kilka możliwości nam nowych doda jako Legionowi oraz jako tych instancji, które można nagrywać. Więc na pewno filmiki ze Skyforge'a dalej się będą pokazywać. Gra mnie, jak widać, dosyć mocno wciągnęła. I tych filmów na pewno będę się będę tworzyć jak najwięcej, żeby pokazać po prostu specyfikę tych zadań. Niektóre są dosyć takie właśnie mylące czy trudne. Ten boss, który tutaj będzie, należy właśnie do nich. Teoretycznie bardzo łatwy, ale w praktyce, jeśli nie zna się sposobu, jak go pokonać, to potrafi przysporzyć dużo problemów. Wczoraj na przykład tłumaczyłem podczas już samej instancji naszemu tankowi, jak ma się zachowywać z tym bossem. I no, ciężko mu było to pojąć niestety, więc jeśli macie jakiegoś znajomego, który gra w Skyforge'a i nie potrafi przechodzić tych instancji, ma problemy, no to oczywiście zaproście go tutaj. Niech się nauczy w końcu. Zwłaszcza jeśli gra paladynem. Albo knightem jakimś. Okej. Okay. Tradius. Witam serdecznie, panie Tradiusie. Przykro mi, że będę musiał pana zabić. Ale taka kolej rzecz. Tak jak wspominałem, boss teoretycznie bardzo łatwy. Patrzcie teraz. Niebieska tarcza. Ja sobie wycofam tego swojego chowańca. I widzicie ten? Światło? Wystarczy go tutaj wciągnąć. Co uniknie leczenia jego, które jest przepotężne. Kilka razy właśnie wczoraj już solo prawie skończyłem na misję na Impossible. Niestety zostałem sam, bo nasz paladyn zmarł od razu. Natomiast Archer, który przeżył jako jedyny ze mną i zaczął tankować, nie podołał temu zadaniu. Padł po prostu i jeszcze się wyleczył. Znaczy jego wyleczył. Dobra. Przywołam sobie z powrotem chowańca. Światło, pyk i już. Jak ja zwracam chowańca do siebie? Używam tarczy. Pod X-em oczywiście mam tarczę, która właśnie zabija tych moich przywołańców. Natomiast daje mi tarczę zależne od procentu jakiegoś HP. Nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda, ale no jakiś tam kawałek po prostu HP zostaje. 30%? O ile dobrze pamiętam. Zostało mi ostatni talent do odblokowania i będę mógł
nagrać już ten taki epizod z Necromanty z kompletnym poradnikiem. Mam nadzieję, że zdarzy się to gdzieś środa, czwartek, więc wtedy zapraszam na kanał oczywiście. I tak jak widzicie, boss się nie leczy, mogę sobie spokojnie go bić. I uciekamy. Uciekamy od AOE, dosyć mocne. I już. I już, po prostu już. Pamiętajcie, z tym bossem uciekamy od AOE, a najważniejsza rzecz, w momencie kiedy on sobie włącza tą tarczę, ściągamy go do słupa tego światła, który pada na ziemię, przebiegając oczywiście przez nie i ustawiając tak, żeby ten słup, jak macie słup światła, tutaj na środku, jesteście wy, jest boss. I on ma być w środku. Proste. Wbiegnie, biegnąc na was, na tanka, on przebiega przez ten słup światła i ta tarcza zostaje zdjęta. On się nie leczy i jest bardzo, bardzo łatwy do zabicia. To by było na tyle. 15 minut nagrywania, jak widzicie. Robiłem tę instancję głównie po to, żeby dostać ten pierścień, oczywiście, który jest potrzebny do ulepszania naszych adeptów, do naszych kaplic w sumie. Więc to by było na tyle. Zapraszam do oglądania innych moich instancji, opisu przejścia, do subskrybowania kanału i do zobaczenia. Cześć!